Witam w kolejnym filmie, Tam niestety mi nie dokończyło, nie dokończyłam, ja przerwało. Przychodzę z obiecanym gości z zapachem Admirabilis, Mogę powiedzieć tyle, że ten zapach, tak jak, go, tak jak go pamiętam z wcześniej, jest to zapach z kadzidłem, ale takim kadzidłem bardzo ciepłym, słodszym, balsamicznym bardziej w grupie takich kadzideł z nie wiem, typu z słodkim kakao. Nie wiem, chociażby dymersią wenis, takie kadzidło, czy też e, z Matierę. Nie masz tak dużo takich kadzi. Wydaje mi się, że jest dużo więcej jakichś takich kościelnych, chłodniejszych, innego typu. Albo taki nurt kadzidlano, drzewno, leśny. Zresztą, jeżeli chodzi o kadzidłów w odsłonach, myślę, że też doczeka się swojego odcinka. Jakby seria nuty i motywy perfumowe, to jest jedno. Tam jest dużo takich w ogóle też rzadkich motywów. Niektóre nagrywam później też uaktualnienia i tak dalej. Natomiast. Mamy tam motywy po prostu takie bardziej oczywiste i mniej oczywiste. Natomiast seria, nuta w odsłonach jest trochę inną serią. Dlaczego inną? Dlatego, że nie każdy, yy, nie każda nuta i tak dalej coś do tego nadaje po prostu. Yy, nie wiem, czy uda się zrobić, nie wiem, bardzo dużo, nie wiem, grejfruta w odsłonach. Myślę, że mandarynkę bardziej. Yy, że możemy zrobić, nie wiem, nie zrobimy jakby drewna, yy, może typowo w odsłonach. Może, bo, może drzewność w sumie, ja to w zasadzie zrobiłam, ale nie wiem, czy nie lepiej było po prostu jakiś motyw, typu lepiej jednak zrobić, tak jak będzie las w odsłonach. Drzewność w odsłonach to po prostu rozbicie, omówienie motywu drzewnego. trochę nie do końca, jakby. Kadzidło w odsłonach to, tak jak mówię, różne, bo wszystko... ja już jest, się mam już mania, że mi wszystko leci. No. potem jak stukłam. Yy, jakby kadzidło w odsłonach to właśnie mogą być różne odsłony figa w odsłonach i tak dalej. Jakby nie w każdym motywie widzę szansę na zrealizowanie tego odcinka, może tak. Chociaż na uper tego można, by było w sumie każdy. Tak wygląda no, trochę pogadałam i tyle. Marka się nazywa La Manufaktur. I to jest zapat, który się nazywa Admirabilis. Z tego co wiem. Z tego co wiem, jest to marka niedostępna w Polsce, nie wiem czy ja coś z niej jeszcze poznam. Tylko, że ja tej marki generalnie jakoś tak, ona mi się mocno nie y, ugruntowała, nie ulokowała, y, nie uplasowała gdzieś w głowie, żebym ja sobie ją kojarzyła, czy coś jeszcze poznałam, być może coś jeszcze poznałam. Y, w czerwonym y, opakowaniu, jeżeli chodzi o to etui. Ja sobie zaraz ten zapach y, odświeżę. Na razie to ja może powącham atomizer, jak to po czasie wrażenia. Dosyć zbliżone, muszę powiedzieć, mam wrażenia do tych z kiedyś. Mianowicie nadal odbieram to kadzidło jako dosyć ciepłe, zdecydowanie nie kościelne, a raczej niechłonne, może nie do końca balsamiczne. Ma w sobie to kadzidło troszeczkę jakieś takiej słodyczy. Troszeczkę mi się korzysta z, z takim kadzidłem bibowitowym, coś takiego, też wyczuwałam takie optymistyczne kadzidło orężadowe, powiedzmy, relikwiam Unum sorcinelli. Trochę jest jakiejś takiej nuty słodko-pylistej, troszeczkę może się kojarzącej właśnie z tym Ensens Sław, czy też z Mystic Incense Lemershal Venice. Jakby troszeczkę wziąć z relikwiam, troszeczkę wziąć właśnie z tych właśnie kadzidło kakao. Jakby to kadzidło jest jakieś raczej cieplejsze, ale takie wieloniuansowe. Generalnie ciekawy zapach, czy on musi za mną zostać? Nie wiem, zastanowię się. Natomiast to jest takie kadzidło, które jeszcze jest takim kadzidłem, które się u mnie obroni. Po prostu część kadzidła mi przeszła. Wydaje mi się, że aktualnie to mi pasują takie kadzidła typu suche, kadzidło Durbano, a z dawna wersja, czy też potem potem montal Greyland Albo kadzidłam takie z czymś słodszym, takim jak na kakao z kadzidłem. Ym, taka aura typu właśnie, fenomenalna, właśnie. Essence of matière, bardzo dobry zapach o dobrych parametrach. Oraz ym, nurt kadzidlano, drzewno-leśny, takie typu, nie wiem, drzewność i kadzidło typu Oriza. Reef, the Ocean. Nie wiem, kto się w sumie wymawia Więc tego typu klimaty To jeszcze się tutaj uplasuje i będzie ok Już likwia raczej poszłaby w odstawkę Natomiast różne kadzidła Takie generalnie Kościelne, sakralne i Sakralną stronę z różnego typu Trochę mi ten nurt przeszedł Także to tyle Jeżeli chodzi o Admirabilis I jeszcze chyba muszę nagrać tam w sumie zaczęłam, ale nie dokończyłam, chociaż wydaje mi się, że tamten film można potraktować jako takie trochę zobrazowanie tego nurtu kwiatowo-miodowo-kobieco-wiosennego. Tam wspomniałam o wielu zapachach Nie dokończyłam trochę kwestii tych Jenny Glow i tej monodem mimozy, ale wydaje mi się, że jeszcze doczekamy się osobnego filmiku, może z takim porównaniem ręka w rękę, właśnie tych dwóch, na przykład Mimos Mogę powiedzieć tyle, że tak jeszcze wracając do tego tematu, trochę odchodząc od Admirabilis. Że Jenny Glow lim Leaves, czyli te strony lipowości wbrew nazwie, oraz ta mimoza kardamo to nie są podobne do mimozy John Malone. Jakby ta mimoza Jenny Glow jest taka bardziej pełniejsza, głębsza, słodsza, taką zakrąglona, a ta lipowość jest matematą taką właśnie lipowość, pyłkowość, migotliwość, ale jest taka też aura przestrzenna, świeżej, taka trochę ostrzejsza, tak bym powiedziała, jakby tej ostrości nie wyczuwam w tak jak wąchałam na razie z atomizera mizera po jakimś tam dłuższym czasie właśnie tej mimozy. Z Jenny Glow. Wydaje mi się, że ta z. Ym, by była taka pełniejsza, gęstsza może względem tej z Jenny Glow, ale będę sobie jeszcze te zapachy odświeżała ręka w rękę. Właśnie myślę, że im bliżej wiosny, tym będę częściej sięgała po takie klimaty i myślę, że mi się bardziej ugruntują ja wrażenia z tych zapachów. Wiem tyle, że tak naprawdę każdy z tych zapachów jest dla mnie udanym takim budżetowym zapachem w takim nurcie. Yy, wspomnianym właśnie kwiatowo, miodowo, pyłkowo, wiosenno, kobiecym. Zarówno te Limliwskie, jak i ta Mimoza, jak i te właśnie Mimoza z Monotem. One są naprawdę udane w takim klimacie, dobrym stosunkiem ceny do jakości. Takie właśnie budżetowe, kwiatowe, kobiece. W stronę taki, takiego koloru dosyć jednak, bym powiedziała, żółto wiosennego. Także to tyle, co chciałam powiedzieć. O Admirabilis opowiedziałam. Także z tych obiecanych zapachów, konkretnych jeszcze wrócimy sobie do porównania ręka w rękę tych dwóch, mimo z obiecanych właśnie Agnieszce, Panie z Gór. Oraz do przeglądu tych kilku zapachów tej serii. Yy, tam jest chyba pięć zapachów z tej serii z Kodali. Tam był zapach, który ma w sobie winogrona, które są wskazywane. Ostatnio widziałam na jakieś grupie informacje, że właśnie skazywany był ten zapach jako takie właśnie winogrona na słodko, strony takich winogronowych, słodkich, azjatyckich słodyczy. Ja te zapachy testowałam wówczas bardzo po Zdecydowałam się, ponieważ była bardzo fajna okazja cenowa. Um, mając sentyment do pewnego innego zapachu, Kodali, które są bardzo w stylu Punk e, motel, dosyć właśnie w stylu Punk motel tak. Um, w taki, taki stylisty jakby, jak koreter. No, w ogóle jeszcze powiem a propos e, tych klimatów takich e, kwiatowo, miodowo i tak dalej, to właśnie myślę, że warto by było wspomnieć o zapachu i takim jego klimacie Grzegorza Dzierżęgi wcześniejsze Babie lato później jako krema de venesia, punk motel, właśnie. W ogóle, jeżeli chodzi o krema de benessia, ostatnio wracałam do tego zapachu. Będzie w ogóle zbiorczy filmik o naszym zapachu Grzegorza. Może jednak poczekam, aż odbiorę te malinowe zapachy, tą trójcę malinową Grzegorza. Nie wiem, zobaczymy. W każdym razie. A jeszcze mam minutę, mogę jeszcze mówić, powiedzmy, to minutę, dwie. Mnie jakoś tak wzięło właśnie ten nurt taki właśnie zawarty w Berkeley Park. Podoba mi się bardzo. Bardzo długo yy, podchodziłam do tego zapachu, w sensie zużyłam wiele próbek i w końcu skończyło się flakonik. Wiedziałam, że prędzej czy później skończy się, ponieważ jest tak niezwykle urokliwy, tak szlachetny, tak parametrowy, tak urokliwy, kobiecy zapach. Bardzo mi się podoba, tak całościowo. Chociaż nie była to w miłość od pierwszego powąchania. Zresztą podobnie było też zgani. Jest wiele zapachów, które aktualnie uwielbiam, które mam już jakieś kolejne mili, kolejne flakony i tak dalej. Zapasy, nie zapasy. A to nie były takie urzeknięcia od pierwszego powąchania. Także czasami potrzeba czasu, czasami po prostu takie sprawdzania testowe, nadgarstkowe nie pokaże tego, co ukaże aura globalna, też odpowiednia pogoda. Jakby możemy sprawdzać w złym momencie, może czasami warto wrócić za jakiś czas. Może jakaś inna pora roku będzie taką właśnie, która okaże piękno tego zapachu, i po prostu jak niesamowicie nas łączy już na zawsze, wieść między nami a danym zapachem. Także dużo, dużo, dużo różnych kwestii takich właśnie naokoło. Od czego to wszystko jest uzależnione. Czasami jest tak, że coś nam nie do końca pasuje, potem jest po prostu fenomenalnie, ale też czasami jest inaczej po prostu jest ogromny zachwyt, a potem nam jednak niestety przechodzi. Byłam bardzo zachwycona tym Privat Coat z HFC i podobieństwem do śliwki japońskiej Tomafordy, którą bardzo lubię i której już nie mam aż tak dużo mililitrów, które to jest po prostu fenomenalnym unikatem śliwką, fenomenalnym unikatem jesiennym, fenomenalnym unikatem Tomaforda. Ogromną perełką tej marki Natomiast yy, takie było moje pierwsze zetknięcie z tym Privat Code z, Właśnie z HFC, ale jednak po czasie Troszeczkę czarnie z tymi